Stety czy niestety poznaliście mnie w sieci za sprawą produktów z Cupertino, jednak najstarsi górale, czytaj znajomi, którzy znają mnie znacznie dłużej niż funkcjonowanie tego kanału, wiedzą, że przez lata byłem nie tyle zwolennikiem, co fanatykiem Windowsa. Praca? Tylko Microsoft. Granie? Tylko PC Master Race. Tak, młody Bartek, buntownik z wyboru, szydził z tego, na czym teraz pracuje i gra. W latach 1995-2006 wręcz bawiły mnie rozmowy o konsolach czy systemach innych niż ten od Microsoft. Tak jak mówiłem, młod gniewny. Jednak z wiekiem podejście człowieka do pieniędzy, pracy, rozrywki znacznie się zmienia. I tak od 15 lat gram głównie na konsolach, komputer w 100% traktuję jako narzędzie do pracy oraz nieustannej edukacji. To, że mam skończone studia, wcale nie oznacza, że jestem mądry. Wręcz przeciwnie, z czasem żałuję, że poświęciłem tyle lat na wątpliwej jakości edukację, a nie przeznaczyłem ich na bardziej praktyczne i sensowniejsze rzeczy zawodowe. To doświadczenie oraz chęć zdobywania wiedzy robi z nas specjalistów, a nie kawałek papierka. Dlatego mimo mojej aktualnej odmienności, nasyconej sentymentem, jakim darzę Windowsa, czekałem na tegorocznego Surface Laptop od Microsoft. Jak oceniam ostatnie tygodnie spędzone na Windowsie? Zapraszam na pogaduchę o nowym Surface Laptop numer 4. Pod względem konstrukcji oraz szeroko pojętego designu, tegoroczny komputer od giganta z Redmond to swoiste déjà vu znane z modelu 3 z 2019 roku. Jestem ogromnym fanem tego wzornictwa. Surowość, minimalizm, prostota, przejrzystość to chyba najlepsza forma oceny wyglądu dzisiejszego gościa. No i rzecz jasna, nie ma żadnych naklejek. Urządzenie praktycznie w całości wykonane jest z jednego kawałka aluminium. Ten jest dostępny w dwóch rozmiarach, 13 oraz 15-calowym. Mi na testy przypadł ten drugi w dojrzałym, eleganckim kolorze matowej czerni. Mamy także wersję platynową metaliczną oraz platynową z alkantarą, dostępną tylko w modelu 13. Zawias trzyma sztywno, waga to rozsądne 1,5 kg, a 65-watowa ładowarka to dodatkowe 300 gramów. Klawiatura oraz gładzik są świetne, bez problemu stające w szramki z rozwiązaniami konkurencji. Jeszcze na żadnym laptopie nie pisało mi się tak wygodnie jak na Surface. Mimo stosunkowo niskiego profilu klawiszy, skok jest wyczuwalny, a powierzchnia robocza oraz sposób działania trackpada skutecznie zastępują mi podłączaną myszkę w każdym laptopie z Windowsem. Jak widać po moim przykładzie, nie tylko do MacBooków nie trzeba podłączać myszki. Mega szanuję. Nie do końca natomiast szanuję Surface za nie tyle ilość portów, co brak wsparcia Thunderbolt oraz braku skanera odcisków palców. Ale po kolei. W Laptop 4 po lewej stronie znajdziemy USB typu A, 3.2 pierwszej generacji, jacka 3,5 mm oraz USB-C z funkcją DisplayPort oraz opcjonalnym zasilaniem. Dlaczego opcjonalnym? Ano po prawej stronie urządzenia znajdziemy jedno uwielbiane przez wielu, przez innych znienawidzone złącze Surface Connect. Ja bez apelacyjnie należą do tego pierwszego grona. Cieszę się, że tam, gdzie konkurencja rezygnuje z tego typu złącza magnetycznego, Microsoft w dalszym ciągu je stosuje. Pomaga to przede wszystkim w przypadku pociągnięcia za kabel, dzięki czemu zbiórka spada sam kabel, a nie laptop za kilka tysięcy złotych. Poza klasyczną formą autoryzacji poprzez PIN mamy także wsparcie Windows Hello. Mimo to ubolewam nad brakiem czytnika linii papilarnych. A jak już jesteśmy przy kamerze, ta to nieporywające 720p o rozdzielczości 1 megapiksela. Skąd ja to znam? Przyznam, że w skali całego urządzenia oczekiwałoby się trochę więcej, a wiemy, że Microsoft potrafi. Wystarczy spojrzeć na kamerki w Surface Pro. Zanim jednak przejdziemy do ekranu, zatrzymajmy się na chwilę przy głośnikach. Te znajdują się pod klawiaturą i mimo lekkiego odczuwalnego rezonansu przy większej głośności są świetne. Całkiem donośne, czyste, z nadwyraz przyjemną barwą, osiągające poziom około 80 dB. Jest ok. Natomiast więcej niż ok jest sam ekran dotykowy w proporcjach 3:2. Tutaj po raz kolejny należy się ukłon firmie Sharp. 15-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2496 pikseli na 1664, dający nam PPI na poziomie 201 punktów na cal, to odblaskowy ekran pojemnościowy. Czytelność, kolorystyka czy reakcja stoi na wysokim poziomie, choć jasność mogłaby być trochę większa, szczególnie podczas pracy na dworze. Natomiast pełne pokrycie sRGB oraz świetne kąty widzenia nadają się idealnie do amatorskiej pracy na kolorach. W aspekcie wydajności jest dobrze, aby nie powiedzieć bardzo dobrze. To najlepiej zaprojektowany laptop biurowy, z jakim kiedykolwiek miałem styczność, rzecz jasna, na Windowsie. Przypominam, że to materiał subiektywny i mogę tutaj mówić tylko o swoich odczuciach. 15-calowy model występuje w dwóch wersjach: Intel Core i7, 16 GB RAM oraz 512 GB SSD oraz omawiany Ryzen 7 4980U. Z jednej strony mamy już przecież urządzenia z Ryzenem 5000, z drugiej jednak strony wydajność omawianego dzisiaj ośmiordzeniowca nadal stoi na wysokim poziomie. Tutaj mała ciekawostka, omawiany model z Ryzenem jest tańszy niż wersja z Intelem, jednak w przypadku wykorzystania
wykorzystania wszystkich rdzeni jest siłą rzeczy dwukrotnie szybszy od Intela, podczas gdy jednorodzeniowe testy przemawiają za procesorem od niebieskich. Natomiast co by nie mówić, Ryzen 7 to nadal bardzo wydajna jednostka. Podobnie sprawa wygląda, jeżeli mówimy o dysku SSD. Ten jest dostępny w dwóch wersjach 512 oraz 256 GB. W temacie zintegrowanego układu graficznego nie odkryję Ameryki, jak powiem, że tego typu produkty nie kupuje się do gier. RX Vega 8 jest wolniejszy od Xe Graphics G7 z Intela, choć dla fanów starszych gier oraz sporadycznego pogrania sobie w ustawieniach niskich, średnich może się nadać. Za to kultura pracy oraz czas pracy na baterii pozytywnie mnie zaskoczył, a już szczególnie jeżeli mówimy o laptopach na Windowsie. W przypadku większości czynności laptop pozostaje teoretycznie jak i praktycznie bezgłośny. Wentylator włączany jest sporadycznie, aby osiągać w górnych granicach niespełna 40 dB, jednak w stanowczej większości przypadków będziemy zamykać się na poziomie 23-24. Maksymalne temperatury na samym urządzeniu podczas grania w rodzimego Wiedźmina 3 dochodziły do 44 stopni, rzecz jasna mam na myśli spód urządzenia. Górna część nie dobijała nawet do 42. Tego typu wyniki w normalnej pracy bardzo pozytywnie rzutowały na długość pracy na jednym cyklu ładowania. Choć muszę zaznaczyć, że omawiany model 15-calowy posiada dokładnie takie samo ogniwo jak 13-calowy, czytaj 47 Wh. Wyniki i tak prezentują się nieźle, choć mam wrażenie, że na mniejszym modelu byłoby jeszcze lepiej. Bezproblemowe 10 godzin przy pracy biurowej oraz 15 przy odtwarzaniu filmu w trybie offline, oczywiście mówię tutaj o średniej jasności ekranu, w przypadku maksymalnego podświetlenia wartość tę śmiało możemy obniżyć o około 30%. Z tego co udało mi się wyczytać w sieci, wyniki baterii na Ryzenie są odczuwalnie lepsze niż w przypadku Intela, choć z drugiej strony iGPU w tym drugim jest wydajniejsze. Coś za coś. Podstawowy model 13-calowy Surface Laptop 4 to wydatek niespełna 5000 zł, a omawiany dzisiaj model to już ponad 7000. Owszem, dzisiejszy laptop nie jest laptopem dla ucznia. Sam mając 11-letnią córkę, na pewno takiego prezentu bym jej nie zrobił, nawet gdyby miała 18 lat, co innego jeżeli mówię o sobie. No ale, podsumujmy dzisiejszego gościa plusami i minusami. Na minus, brak alternatywnej autoryzacji w postaci skanera odcisków palców, brak obsługi Thunderbolt, jak u konkurencji nie najlepsza kamera internetowa, która przy takiej klasie urządzenia nie przystoi, no i stosunkowo wysoka cena. Na plus, nadal bardzo wysoka wydajność, niespotykana jak dla mnie frajda oraz komfort korzystania z Windowsa. Serio, jeszcze na żadnym komputerze system nie działał tak sprawnie i wygodnie. Świetna jakość wykonania, bardzo dobry ekran dotykowy oraz odwzorowanie kolorów z pełnym pokryciem sRGB, ponadprzeciętne głośniki, niezła żywotność ogniwa oraz kultura pracy. Microsoft Surface Laptop 4 to sprzęt niemalże kompletny. Owszem, są elementy, które mi w nim nie odpowiadają, ale to samo może powiedzieć moja żona o mnie. Mam swoje braki, idealny nie jestem, no ale jest ze mną szczęśliwa. A przynajmniej tak sobie wmawiam. Omawiany dzisiaj produkt to zbiór wszystkiego co najlepsze w Microsoft. Tak, nie jest to komputer do grania, ale nikt nam nawet nie wmawia, że miał być. To urządzenie na lata, do pracy biurowej, tabelek, obróbki zdjęć czy nawet amatorskiego wideo. Zatem odpowiadając na pytanie postawione w tytule materiału, czy byłbym w stanie wrócić na Windowsa? Tak, choć mimo wszystko, jak dobrze mnie znacie, musiałyby zostać spełnione dwa warunki niezależne już od samego producenta. Dostać na okienka oficjalne oprogramowanie do synchronizacji danych ze smartfonem oraz tabletem, plus mieć możliwość natywnej obsługi Final Cut Pro. Wówczas za sprawą plusów, o których Wam powiedziałem, bez wątpienia pierwszym wyborem stałby się dla mnie minimalizm oraz klasyka w postaci Surface Laptop 4. Jeżeli korzystasz ze smartfonów na Androidzie, do gier masz peceta lub konsolę, a zależy Ci na ponadprzeciętnej jakości oraz minimalizmie, dzisiejszy gość jest produktem skierowanym do Ciebie. A co Wy myślicie o nowym produkcie od Microsoft? Jak Wam się podoba nowy Surf? Sama forma, przejrzystość czy wcześniej wspomniany minimalizm. Komentarze należą do szanownych Państwa. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. My widzimy się za 2-3 dni w kolejnym filmie na kanale Niantyzbana. Miłego dnia życzę, weekendu jeszcze również. Pozdrawiam, see ya.